Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Mirosław Myszor. Dzień dobry, panie Stanisławie. Proszę zdradzić, co myśleć o pogłosowaniu za poparciem Sejmu popierającą rząd w sprawie negocjacji budżetu Unii Europejskiej, gdzie Konfederacja nie poparła rządu. To jest de facto poparcie Unii Europejskiej w sprawie praworządności. Czy tylko dzieci nadą? Nie, bo nie. No, pan mnie pyta, co myśleć, co pan ma myśleć. No nie wiem, co pan ma myśleć, niech pan myśli, co chce. Powiem tak, że ta uchwała Sejmu była wsparciem dla rządu, takim negocjacyjnym, bo ona tam właściwie merytorycznie się nie odnosiła do niczego, natomiast była takim wsparciem politycznym, żeby rząd zachował sztywność i osiągnął cele, a przynajmniej jakiś kompromis sensowny w czasie negocjacji z Unią Europejską. Ale jak już wiemy, wprawdzie Sejm się strasznie nadął, ale rząd puścił Bąka. Nie dlatego, że poszedł na kompromis, bo kompromis to w polityce nie jest niczym nadzwyczajnym ani złym, tylko dlatego, że poszedł na kompromis niemądry chyba. Dlaczego? Na czym polegał kompromis? Na tym, że zostało utrzymane w mocy to rozporządzenie wiążące ten budżet Unii Europejskiej z oceną praworządności. To zostało utrzymane w mocy, także nasza złota pani nie straciła twarzy. Natomiast do tego rozporządzenia, nawet w charakterze aneksu, nie zostały włączone te konkluzje Rady Europejskiej. No i w tej sytuacji to jest to tylko taka obietnica na gębę. Więc nie wiem, czy Konfederacja wiedziała, co rząd ma zrobić, że rząd ma właśnie puścić Bąka w tej sprawie i dlatego nie poparła, czy też nie poparła ze względu na niechęć do Prawa i Sprawiedliwości, bo tego też nie wykluczam, ale nie wiem dlaczego, ponieważ ja nie jestem członkiem Konfederacji, nawet nie mówiąc już, że nie jestem członkiem klubu parlamentarnego, więc po prostu nie wiem, jakie były przesłanki. W każdym razie nie jest to... Ja bym myślał raczej, jeśli mam panu coś doradzić, jak pan ma myśleć, to ja bym raczej zapytał któregoś z polityków Konfederacji, dlaczego tak się stało, po co myśleć, jak można wiedzieć. Pan Mateusz Dobosz. Szanowny panie Stanisławie, mam do pana 3 pytania. Podobnie jak i pana, bardzo cenię sobie pracę i twórczość pana Rafała Ziemkiewicza, jednak nie mogę zrozumieć jego dość krytycznej oceny Konfederacji. Kiedy ostatnio odbywało się w Sejmie głosowanie dotyczące poparcia rządu w sprawie unijnego weta, po tym jak PiS po raz kolejny narobił sobie kłopotów, Konfederacja zagłosowała przeciw temu poparciu, co wywołało znaczną krytykę tejże formacji przez pana Rafała. Jego zdaniem taka postawa Konfederacji ośmiesza ją jako formację poważną i mimo wszelkich błędów PiS-u jest to według jego opinii jedyna partia, która może obecnie sprawować władzę. Dziwi mnie ta krytyka, gdyż PiS ośmiesza się dość regularnie, a ostatnio nawet coraz częściej i mocniej. Jednak wystarczy błąd, zdaniem pana Rafała, ze strony konfederatów i ich ocena od razu spada poniżej zera. No to rzeczywiście, jeżeli jakieś ugrupowanie polityczne popełni błąd, to ten błąd się odbija na poparciu opinii publicznej, to jasne. Natomiast w tej chwili to jest oczywista oczywistość, że Prawo i Sprawiedliwość może sprawować władzę, no bo ma odpowiednią reprezentację parlamentarną, podczas kiedy Konfederacja jest ugrupowaniem parlamentarnym wprawdzie, ale marginalnym, pozbawionym takiego realnego wpływu na politykę państwa. No ale to tak naród wybrał, no i nic na to poradzić nie możemy. Myślę, że akurat za to Konfederacji krytykować nie można. Natomiast jeśli chodzi o stosunek do tej uchwały sejmowej popierającej rząd, no to już swój stosunek do niej przedstawiłem w odpowiedzi na poprzednie pytanie pana Myszora, także nie będę tutaj się powtarzał, tym bardziej, że jest pytanie następne. Jak pan sądzi, czy mniejsza ilość wojsk amerykańskich w Niemczech, a jednocześnie większa ich liczba u nas, nie powinna być powodem do niepokoju z naszej strony? Oficjalnie wojska te mają u nas stacjonować w celach obronnych, ale w sytuacji nacisków ze strony żydowskiej mogą one również okazać się dość silnym argumentem oraz gwarantem realizacji przez nasz kraj roszczeń żydowskich. Natomiast mniejsza ilość wojsk amerykańskich u Niemców da im więcej swobody w prowadzeniu własnej polityki w Europie, co również nie jest dla nas zbyt obiecujące. No tutaj się zgadzam z panem, że wyprowadzenie wojska amerykańskiego z Niemiec niewątpliwie dałoby Niemcom większą swobodę w polityce europejskiej. To z całą pewnością. Do tej pory Niemcy nie robią nic takiego okropnego, między innymi dlatego, że to wojsko tam jest. Gdyby tego wojska tam zabrakło, to Niemcy być może też nie zrobiłyby niczego okropnego, ale już takiej pewności byśmy nie mieli. Czy to wojsko może być użyte w celu wymuszenia na Polsce realizacji roszczeń żydowskich? Myślę, że nie. Myślę, że Stany Zjednoczone nawet pod rządami prezydenta Bidena i tej jego żydowskiej kameryli nie takiej ostentacji wolałyby uniknąć. Znacznie prościej jest doprowadzić do wymieniania rządu w naszym Bantustanie, a zresztą nie ma takiej potrzeby, bo przecież rząd dobrej zmiany z całą pewnością te roszczenia zrealizuje i to w podskokach. Pan Hołownia je zrealizuje w podskokach, obóz zdrady i zaprzaństwa je zrealizuje w podskokach. Także myślę, że żadne wojsko tu nie jest akurat do tego potrzebne. Ja bym w związku z tym żadnego niepokoju tutaj nie prezentował. I trzecie pytanie. Jakiś czas temu odpowiadał pan na pytanie, dlaczego wielkie koncerny popierają lewą stronę. Czy dobrą odtrutką nie byłoby po prostu bojkotowanie tychże koncernów przez ludzi z prawej strony? Przecież dla tych firm pieniądze są najważniejsze. Czasem irytuje mnie, że taka czy inna stacja wypuszcza szkalujący nasze wartości serial bądź film, ale jednocześnie dalej opłacamy abonament, by oglądać na tej platformie inne produkcje w celach rozrywkowych. Czy taka postawa nie jest aby czasem sprzeczna? Pozdrawiam serdecznie, życzę wielu lat dalszego odpowiadania na nasze pytania. No, ja już pisałem o tym na początku lat 90. i można o tym przeczytać, żeby tu nie być gołosłownym, to można o tym przeczytać we wznowionej właśnie książce mojej pod tytułem Choroba czerwonych oczu. To jest wznowienie, bo po 20 latach została ta książka wznowiona. Wydawca uznał, że warto ją po 20 latach wznowić. No i między innymi dlatego warto. Co ja tam pisałem w tej sprawie? Otóż pisałem, że potęga wielkich koncernów bierze się z takich małych kropel pieniądza, które wpłacają ludzie w zamian za towary produkowane przez te korporacje. I jeżeli by te krople wyschły, no to oczywiście cała potęga by się zawaliła w jednej chwili. Pytanie tylko, jak doprowadzić do tego, żeby te krople wyschły, to znaczy, żeby wyschły te krople, które są źródłem tej potężnej rzeki zasilającej kabzę korporacji wielkich. W epoce internetu i wywiadowni gospodarczych nie byłoby to trudne. Wystarczyłoby, żeby taka rzetelna wywiadownia gospodarcza zorientowała nas, co te koncerny tutaj sprzedają. I wtedy, póki jeszcze możemy korzystać z mediów, powiedzieć, że słuchajcie, ta korporacja sponsoruje na przykład rewolucję macic czy sponsoruje tam, nie wiem, obóz zdrady i zaprzaństwa i tak dalej, a sprzedaje u nas to i to. I jeżeli zależy wam na tym, żeby wysuszyć źródła finansowania tych nieprzyjaznych wobec Polski czy wobec polskości przedsięwzięć, no to nie kupujmy tego. Moim zdaniem jest to nadal aktualne, nadal jest to możliwe. Tyle tylko, że jakoś nikt nie chce tego zrobić, bo niby tam walczymy z różnymi tymi, ale widać, że sami nie jesteśmy do końca przekonani o słuszności naszej walki. No to jak nie jesteśmy do końca przekonani, to trudno się dziwić, że tej wojny nie wygrywamy. Pan Paweł Golianek. Szanowny panie redaktorze, co sądzi pan o działalności byłego księdza Jacka Międlara? Czy jego problemy z prokuraturą i bezpieczniakami nie są spowodowane zbyt ostrą retoryką? Pozdrawiam i dużo zdrówka życzę. No z całą pewnością. Gdyby pan Jacek Międlar nie zabierał głosu, albo nawet by zabierał, ale nie zabierałby głosu w sposób tak radykalny, jak to często robi, to prawdopodobnie prokuratura i bezpieka patrzyłyby na niego przez palce. A ponieważ zabiera głos w sposób taki zdecydowany i wyrazisty, no to jasne, że tam naraża się na rozmaite szykany. Myślę, że ja poznałem kiedyś pana Jacka Międlara. Nawet nie bardzo wiedziałem, kto to jest, ale potem się zorientowałem, kim on jest. No cóż, każdemu wolno wyrażać swoje poglądy w takiej formie, jak mu to odpowiada. Ale za tę swobodę trzeba płacić. Trzeba płacić, no i między innymi takimi przygodami z prokuraturą i bezpieczniakami. Myślę, że pan Jacek Międlar jest dużym chłopczykiem, tak samo jak i ja. W związku z tym zdaję sobie z tego sprawę. To nie jest nic takiego osobliwego. Wiadomo, że bezpieka właśnie, no między innymi po to jest, żeby tam było takich właśnie jegomościów dyscyplinować. Takich, którzy tam są weredykami, to znaczy walą prawdę między oczy, nie patrząc na żadne uwarunkowania. No to, ale to są koszty, że tak powiem, takiego społecznego funkcjonowania. Jak ktoś się publicznie wypowiada i publicznie działa, to musi mieć skórę grubą jak hipopotam, bo inaczej to nie przeżyje. Pan Mateusz Augustyn. Jaka jest pana opinia na temat działalności pana Łukasza Warzechy? No, ja znam pana Łukasza Warzechę jeszcze jak był młodym, chyba nawet uczniem, nie studentem. No i pan Łukasz Warzecha jest dziennikarzem, który przedstawia, mimo że tam pisuje w pismach, które są przychylne rządowi, to nawet w tych pismach, już nie mówiąc o innych wystąpieniach, wyraża własne zdanie. No to ładnie, nie mam nic przeciwko temu, żeby, chociaż nie zawsze podzielam punkt widzenia pana Warzechy, ale to jeszcze by tego brakowało, żebyśmy się we wszystkim zgadzali. Ważne jest, że w mojej ocenie przynajmniej pan Warzecha mówi to, co myśli. No to już jest dobrze.